Dzień dobry. Sobota, 10 sierpień, 8 rano. Wybieram się na wycieczkę. Dzisiaj dowalił, zwalił na siemionówkę i z powrotem do domu, ale wychodzę, patrzę, pada deszcz. Z Wojciechem mówiłem się 8:20, ale deszcz mnie nie zniechęci, także co? W drogę. Czasami jak widzi taką pogodę, aż się odechciewa wycieczki. Ale niech pogoda Was nie zniechęca od porzucania planów. Mnie to nie zniechęca. Także idę na spotkanie z Wojciechem. I na początku odcinka uprasza się serdecznie jakiś komentarz, ślad węgowy, podanie odcinka dalej. Dzięki temu mamy szansę na rozwój. Widać Wojciecha, już jedzie na horyzoncie. Widzę też mi deszcz. Nie, co ty, Wojtek? W deszcz nie masz co robić w domu? No. Toż ty na ryby powinieneś jechać, na grzyb, a nie na wycieczkę rowerową i to jeszcze dowalił. No słuchajcie, co tu się dzieje, powiecie. Deszcz i nie odstrasza, także jedziemy na dwożec. A płetwy wzięłeś? Jedziemy na dworzec i mamy nadzieję, że ta pogoda wystraszy takich, powiedzmy w cudzysłowie, niedzielnych rowerzystów. Więc będą luzy. Jak będzie, pokażemy. No dobra, słuchajcie, dojechaliśmy już na dworzec, deszczowo było, przyjechamy teraz na pociąg, na ten do Suwałk jak coś, a nasz tam już przygotowuje się do jazdy. Do stacji Waliły, odjeżdżający o godzinie 9:00 z przyczyn technicznych zostanie podstawiony z opóźnieniem około 55 minut. Także 55 minut czekania. Po godzinie jesteśmy już w stacji Waliły i przed nami teraz powrót 84 km. Teraz udajemy się na zbiornik Siemionówka na plażę Rudnia. Taki mamy plan. Spokój, cisza. Także jechaliśmy spokojnie, pozdrawiamy. Dziękujemy i drogę. Przejeżdżamy przez miejscowość Grudek, blisko bardzo granicy. Jeszcze z 15 km do plaży w Rudni. Tam się zatrzymamy, odpoczniemy. Idziemy przez las. Więc też rozglądamy się, czy jakieś prawdziwki, czerwonogłówce w ogóle, czy w ogóle jakieś grzyby są. Tam nas skupi w grudku. Widać było, że są te grzyby. No ale wiecie, jak to jest z pozycji roweru. Jak coś zobaczymy większego, to się zatrzymujemy, bierzemy. Nie, już nie szukamy specjalnie. Ale zobaczcie tutaj na prawo, ile tych żółtych kwiatów, to mimozy. Moi drodzy, jest taka piosenka, pamiętacie? Zaczynać. Czyli już nieuchronnie do jesieni. Tam w Bachurach, gdzie teraz mijamy, jest łowisko ryb, na którym Wojciech się produkował. Wojtek, powiedz o sukcesach swoich, jakie tam miałeś. Ja tam jadę, bo tam sprzedają ryby, można kupić i przynieść do domu. A tak na poważnie, to ile kosztuje dzień łowienia? 25 zł od sztuki, od osoby kosztuje i potem za rybę. Rybę można zabierać stąd. Także jak wędkarze nas obserwują, tu w Bachurach nad Siemionówką jest płatne, prywatne łowisko. Dojeżdżamy do plaży Rudnia. Zobaczymy zaraz, ile tu turystów jest. Plaża Rudnia. Zaraz się zorganizujemy, drona tu odpalimy.
No więc znaleźliśmy taki punkt, gdzie można sobie usiąść odpocząć. Taki jest plan. Odpalam tutaj drona i zaraz zobaczymy ten odcinek, przynajmniej z drona, jak to wygląda. Także co? W górę! Także polatane, widzieliście przynajmniej ten odcinek tutaj. Siemiluchy to jest naprawdę olbrzymi obszar. Zobaczę potem na mapie, to wkleję, jakie to zajmuje powierzchnię, ale jest to bardzo duża powierzchnia. Tam jakbyśmy popłynęli to prosto na Białoruś, nie wiem, w linii proste ze 4 km, może 5. A tu mamy taką lokalną muzykę. Mamy Mirał, mamy. Żegnamy Siemianówkę, żegnamy plażę Rudnie i teraz mamy ze 60 km do domu, także lecimy. Mamy wioskę Heronimowo, tu są ruiny takiego dworu, zajedziemy tam, żeby wam to pokazać. Tu jest ten dwór, właściwie to, co pozostało po nim. Taka historia. Zrobię zdjęcie, wkleję to sobie, poczytacie zaraz. Patrzcie, tutaj wygląda na to, że to było wejście do tego dworu. Ten dwór właściwie, co to stał, to z tego, co się zorientowałem, to powstał w latach 80. XVIII wieku. I to był dwór w stylu barokowym. Należał m.in. najpierw do Chodkiewiczów, a później do Heronima Radziwiła. No i majątek nazwano na cześć założyciela Heronimowym. No tak w skrócie, na zdjęciu będziecie mieli więcej. A my przejdźmy się po tych ruinkach, co zostało. I tak pomyśleć, że tu kiedyś tętniło życie, normalnie funkcjonowało. Zobaczcie, lat 80. XVIII wieku. Czyli okres 1700, powiedzmy, nie wiem, 80, tak? Tak to kiedyś funkcjonowało. Tu było kiedyś życie, ludzie tutaj żyli, mieli swoje plany, marzenia, a taka ruinka tylko powstała. Wjedźmy dookoła. Więcej coś. Po tym stylu barokowym jest dwór w Lewickie. To jest jak się jedzie do Wychnowca z Bełchatowa, ale tamten dwór jest tak zaniedbany, tam w środku rosną drzewa i praktycznie nie można dojść do tego dworu. A tu widać, że trawa wykoszona w koło i że to jest teren prywatny, ale można spokojnie przyjechać tutaj sobie zobaczyć, jak kiedyś wyglądał ten dwór na zdjęciach, co po nim teraz zostało. Jeszcze, jak widzicie, na sufie są. Jeszcze, myślę, z 2 tygodnie już nie będzie. Plastyki! Także dojeżdżamy pomału do domu. Przejechaliśmy około 84-85 km. Takie podsumowanie. No. Wojtek, jak ci się wycieczka podobała? Daleko, ciężko, ale to fajnie. Generalnie co, zaliczyliśmy tą
dalę w Siemionówkę, plażę Rudnia. Wstęp jest bezpłatny na plażę, ale siedzi gostek i zgarnia miejsca parkingowe, chyba tam jest płatne. Na pewno mogą tam przyjechać kampery, się podłączyć. Jest prąd i taka infrastruktura, bym powiedział, kamperowa. No i też polecam zobaczyć po drodze powrotnej ten dworek w Hierominowie. Też fajna taka, może być atrakcja turystyczna, dobrze zadbany, trawa wygolona, także tam bez problemu można to zwiedzić, poczuć ten klimat, jak to kiedyś było. No to cóż, słuchajcie, uprasza się uprzejmie, jak film się podobał, mam nadzieję, że się podobał. Zostawcie jakiś ślad węglowy, komentarz, podajcie odcinek dalej, aby ten kanał się rozwijał. Mam nadzieję, że tak będzie. No cześć, trzymajcie się, na razie.